czołem, czołem, kromka z rosołem. Witajcie moi mili w kolejnym materiale na moim kanale, w kolejnym odcinku z Battlefield 1. A dzisiaj porozmawiam sobie o jednej z największych bzdur i rzeczy, które niszczą grę oraz o tym, jak DICE-iacy starają się temu zaradzić i co w tym celu robią, ale zanim sobie do tego tematu przejdziemy, mam, słuchajcie, dla was materiał, w zasadzie wiadomość od PlayStation. Mianowicie, jeżeli nie macie wykupionego abonamentu PlayStation Plus, który zazwyczaj kosztuje tam kilkadziesiąt złotych, w zależności od tego, czy kupujecie za miesiąc, czy za rok, to do końca marca możecie wykupić sobie PS Plusa za 4 30 groszy, pamiętając oczywiście, że później automatycznie się ta subskrypcja na następny miesiąc odnawia już w normalnej cenie. Także więcej szczegółów macie w opisie i też w przypiętym komentarzu, jeśli chcielibyście skorzystać. A teraz, moi drodzy, kwestia granatów i tego, w zasadzie, jak one wpływają na naszą rozgrywkę w Battlefield 1, a wpływają niestety horrendalnie. W poprzednim materiale, w którym wchodził patch, ten patch wraz z dodatkiem Nie przejdą, mówiłem wam, że alleluja, alleluja, w końcu nie będzie spamu granatami. Ło matko córko, jak ja żem się mylił. Myliłem się ogromnie, mimo tego, że DICE podobno jest zadowolony z wyników, gdyż pochwalili się tym na Reddicie, że o 7% jest mniejszy spam granatami w porównaniu do tego wszystkiego, co było przed patchem. Przypomnę wam tylko, co zmieniono, tak ogólnie rzecz biorąc. Zmieniono tak naprawdę sposób, w jaki granaty z powrotem się w nasze ręce w grze dostawały. Do tej pory było tak, że aby uzupełnić granat, trzeba było znaleźć sobie wsparciucha z dużą amunicją, bądź też z małą amunicją. Po tym patchu już w zasadzie nie trzeba było w ogóle mieć do tego wsparciucha, ponieważ granaty wszystkie uzupełniają się automatycznie, czyli wystarczy ciepnąć jakiś granat na oślep i poczekać konkretną liczbę sekund, zazwyczaj od 30 do 20, jest to aktualnie przeróżnie, teraz na City też są jeszcze inne wartości. Czyli generalnie, zupełnie teoretycznie, wsparcie straciło tak naprawdę coś, co było dla niego kluczowe, czyli możliwość dawania granatów. Bo teraz w zasadzie ta opcja, w której możemy rzucić sobie granat byle chcemy, bo doskonale wiemy, że za 30 sekund dostaniemy nowy, chyba że przysiądziemy na dużej skrzyni z amunicją wsparciucha, to wtedy dostaniemy go jeszcze szybciej niż za te 30 sekund, sprawiała, że w zasadzie na takich trybach gry jak linia frontu, jak operacje, ten spam granatami jest naprawdę jeszcze większy, jeszcze ogromniejszy. I nie podoba mi się bardzo to, w jakim kierunku, przede wszystkim w porównaniu, analizując właśnie ten system autouzupełniania granatów, zmierza już i tak bardzo prosty i casualowy w grze Battlefield 1. Ja zawsze powtarzałem, że gra jest casualowa, mi w zupełnie niczym nie przeszkadza. Ale nie podoba mi się podejście, które starają się, wydaje mi się, deweloperzy albo wydawca gry osiągnąć przez takie coś. Mówię tutaj konkretnie o tym, że każdy gracz, który jest graczem niedzielnym, który może nie gra cały czas w FPS-y, rzuci taki granat i zabije wroga, przez co pomyślisz sobie, że zajebiście, fajnie, udało mi się go zabić, no to gramy dalej. Może też koledze Jurkowi z bloku obok powiem, żeby grę kupił, bo tak łatwo i przyjemnie się zabija. W zasadzie nie trzeba mieć żadnych umiejętności, żadnego skilla, wystarczy rzucić granat i po wszystkim. Naprawdę nie wiem, w jaki sposób DICE chciało osiągnąć mniejszy spam granatami, dodając opcję autouzupełniania bez wsparcia wsparciucha. Nie wiem za bardzo, na jakich zasadach to tam u nich zadziałało w tym momencie. Raczej nie zadziałało, ale słuchajcie, upraszczanie we wszystkich aspektach rozgrywki po prostu nie wpływa na jej żywotność, nawet jeżeli jest otwarta na nowych graczy. Gra musi mieć odpowiedni skill gap, musi mieć odpowiedni poziom skilla, na który ludzie będą chcieli wchodzić i wbijać, a motyw, w którym mamy granat na wyciągnięcie za przeproszeniem z przysłowiowej dupy, nie jest czymś, co w takim aspekcie pomaga, na pewno nie. To jest jedna strona medalu. Ja doskonale rozumiem chęci, otwartość rozgrywki do tego, aby wielu nowych użytkowników faktycznie w tą grę wsiąknęło i to w zasadzie służy wszystkim nam, również weteranom battlefieldowym, ale po prostu psuje momentami całkowicie rozgrywkę przez to, że jest aż tyle rzeczy, które wybuchają wszędzie, po prostu za każdym razem. I to jest rzecz, która mi się nie podoba. Dlatego też DICE na CTE, czyli Community Test Environment, zrobili
coś takiego jak Ammo 2.0. I w zasadzie powiem wam na dwóch, może trzech przykładach, jak to tak naprawdę działa i z czym to się je. Jeśli dysponujecie językiem angielskim, to wam umieszczę link w opisie, będziecie mogli sobie sami przeczytać w spokoju to, o czym ja mówię. W każdym razie, słuchajcie, teraz na CTE i najprawdopodobniej w przyszłości w grze może to wyglądać w sposób następujący. Jest to kwestia już nie tylko samych granatów, ale też na przykład min, czy w zasadzie wszystkiego, co tak naprawdę może wybuchać, począwszy od min, skończywszy na dynamicie, czy skończywszy chociażby na ładunkach do działa przeciwpancernego szturmowca. Także moi drodzy, na przykładzie dynamitów. Jeżeli chodzi o start rozgrywki, kiedy się respicie na samym starcie rozgrywki, macie tego dynamitu dwie sztuki. W momencie, w którym faktycznie te dwie sztuki dynamitu wykorzystacie, Możecie poczekać 35 sekund i wtedy automatycznie uzupełni się wam jedna laska dynamitu. Jednak jeżeli znajdziecie sobie wsparcie i usiądziecie na paczce z amunicją, to po kolejnych 35 sekundach znowu dostaniecie jedną laskę dynamitu, czyli razem będziecie mieli już dwie laski dynamitu. Jedna laska dynamitu uzupełni się pasywnie, druga laska dynamitu uzupełni się aktywnie. Do tego, jeżeli będziecie przygwożdżeni, to o 66% wolniej uzupełni wam się aktywnie dana laska dynamitu. Tutaj mała zagwozdka. Jeżeli będziecie mieli dwie laski dynamitu, zużyjecie jedną laskę dynamitu i w międzyczasie zginiecie, to nie dostaniecie w nowym życiu dwóch lasek dynamitu, tylko gra zapamięta, ile mieliście przed śmiercią, czyli będziecie mieli, tak, dalej jedną laskę dynamitu. Jednak nie we wszystkich sytuacjach jest podobnie, ponieważ niektóre gadżety sprawiają, że możemy mieć nawet więcej amunicji, niż mieliśmy na samym starcie gry. Tak się ma na przykład w przypadku K-Bullets, czyli pocisków przeciwpancernych dla snajpera. Na samym starcie rozgrywki mamy 4, ale możemy sobie tak je uzupełnić, żebyśmy mieli na przykład 5. Jest to na pewno bardzo ciekawy pomysł, jest to jeszcze bardziej skomplikowanie tego całego systemu i zdaję sobie sprawę z tych niektórych niuansów, które tutaj są przedstawione. Przede wszystkim wydaje mi się, że w tym Ammo 2.0 jeszcze większe pokazanie siły wsparcia, co mi się osobiście podoba. Jednak tak naprawdę to, co teraz wam powiedziałem, nie wpływa w żadnym aspekcie, niestety, na tak naprawdę ten cały spam granatami, który aktualnie w grze jest spowodowany, moim przekonaniu, przez te autouzupełnianie się granatów. Moim zdaniem to autouzupełnianie się granatów powinno być zupełnie wyczyszczone. Tego być nie powinno. Jeżeli już faktycznie DICE stara się ten spam granatów jakoś tam ogarnąć, to wydaje mi się, że powinni wyjść z założenia, że na przykład żadnego granatu nie mamy na początku i dopiero później w trakcie rozgrywki można ten granat zdobyć w przypadku, gdy spotkamy wsparciucha. Też bardzo dobrą zmianą, a w zasadzie jedną z najważniejszych, byłoby po prostu wydłużenie drastyczne animacji rzucania tymi granatami, bo aktualnie rzucamy tak, jakbyśmy rzucali w Battlefroncie, nie ukrywajmy, albo też swoją drogą, co by za tym w parze szło, znaczne wydłużenie czasu, w jakim te granaty wybuchają, tak aby dać jakąś minimalną szansę graczom na ucieczkę. To by na pewno też wpłynęło ogólnie na zmniejszenie ilości tego spamu, który, tak jak już wcześniej mówiliśmy, jest wielki. Ammo 2.0 jest w moim przekonaniu dobrą drogą do tego, aby to wszystko fajnie zbalansować. Jest dobrą drogą do tego, aby naprawdę odradzać się już z nie taką ilością rzeczy wybuchowych, z jaką mogliśmy się odrodzić, i abyśmy faktycznie mogli mieć tego więcej, mogli mieć więcej amunicji do zabijania czołgów, do rozwalania czołgów, musimy znajdować wsparciucha. To na pewno sprawia, że rozgrywka teamplayowa i przede wszystkim play the fucking objective jest na jeszcze szerszą skalę. To mi się podoba, ale w dalszym ciągu brakuje mi tutaj czegoś, co sprawiłoby, że te granaty, które aktualnie zupełnie niszczą rozgrywkę, bo ja nie zauważyłem żadnego spadku ilości spamu granatowego, tylko wręcz przeciwnie, w zupełnie drugą stronę, z tym coś koniecznie trzeba zrobić, bo przez to tak naprawdę gra staje się już casualowa do takiego stopnia, że momentami nie da się tego wytrzymać. Ja ostatnio na live grałem i to w zasadzie wchodziłem w rozgrywkę i co chwila ginąłem od jakiegoś granatu wybuchającego. Z drugiej strony pamiętajmy też, że ten system Ammo 2.0, który teoretycznie ma być zaimplementowany, może też rodzić spore frustracje powodujące
delikatne zgrzyty na linii piechota, a czołgi. Czołgi są bardzo mocne w Battlefield 1, a w momencie, w którym faktycznie, nie wiem, będziemy mieli na starcie życia dwie miny, zginiemy, zużyjemy jedną i wtedy po odrodzeniu zostanie nam tylko jedna i będziemy musieli szukać wsparciucha, to znowu może sprawić, że te czołgi, te wszystkie w zasadzie pojazdy opancerzone będą miały jeszcze więcej do powiedzenia, a to już może być naprawdę bardzo, bardzo nieciekawe. Ja z kolei nie jestem też taką osobą, która na początku bardzo narzekała i w zasadzie dalej nie narzekam na granaty gazowe, na granaty z tym gazem musztardowym, który wiadomo w I wojnie światowej był użyty. Broń Boże, podoba mi się ten klimat, wszystko jest okej, też nie popadajmy w niepotrzebną paranoję, ale mimo wszystko to nie jest zbyt dobry system i ja widzę też po sobie, że po prostu rodzi we mnie frustrację. Frustrację, bo tak nie powinien wyglądać dobrze zbalansowany, przynajmniej w tym aspekcie, FPS. Także moi drodzy, jest to temat bardzo ważny, także bardzo bym was prosił o wypowiedzenie się, no i zobaczymy, co wy na ten temat sądzicie. Także moi drodzy, pamiętajcie, kromka gada radzi, nigdy was nie zdradzi, zapraszam do komentowania, oceniania, subskrybowania i do usłyszenia w następnych materiałach. Trzymajcie się, pa pa!